nowy makijaż, nowy test. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj zrobię bardzo prosty make-up, do którego użyję przede wszystkim aplikatora Boho Beauty i nim będę nakładać większość produktów, więc możecie się spodziewać konturowania na mokro. To jest coś, czego jeszcze nie robiłam, a mój pies właśnie pobiegł na świeżo umytą podłogę, ale w ogóle się tym nie przejmuję i nie przejmujcie się również moim troszeczkę innym wyglądem, ale za kilka dni on wróci do normy, może nawet jutro albo za dwa dni. Mam tutaj na myśli moje ogromne usta, które spokojnie będą mniejsze. Także przechodzimy do nakładania bardzo ciekawego podkładu. To jest nowość u mnie w kolorówce Max Factor Facefinity All Day Flawless. I jest to podkład, który stanowi 3 w 1. Baza, podkład i korektor. Używam go od kilku dni. To jest SPF 20, kolor Nude 47. Używam go od kilku dni, ja w zasadzie już raz nagrałam ten test, ale stwierdziłam, że jest za mało rzetelny, a teraz mogę o nim powiedzieć dużo, dużo więcej. I mam też dla was taki podkład w kolorze Natural 50, żeby nie było. I do tego mam dla was paletkę Lipfinity, którą za chwilkę przetestuję, tylko w innym odcieniu. To jest to jest wersja 01 Pinks. I do tego, do zestawiku, dorzucam taki puder Cream Puff w kolorze 05 przezroczystym. Także to jest zestaw dla was. Co należy zrobić? Napisać na dole w komentarzu, biorę udział w rozdaniu. I ja do niedzieli znajdę, wyłonię zwycięzcę, napiszę wam w komentarzu i też na Instastory. A teraz przechodzimy do nakładania tego podkładu z bazą i z korektorem. Jest to produkt drogeryjny, który teraz możecie kupić w Rossmanie taniej, o ile się nie mylę, to chyba już zaczęły się te promocje, minus 5%. Mój Boho Beauty. Konsystencja tego produktu jest bardzo intrygująca, powiedziałabym, bo on jest dość gęsty, ale jednocześnie nie zatyka porów i nie daje takiego efektu maski, którego mogłabym się spodziewać przy produkcie tego typu 3 w 1. Ja również testowo nałożyłam go na worki pod oczami, skoro ma w sobie korektor, no to czemu nie, ale jednak na worki był za ciężki i strasznie powłaził mi w zmarszczki, aczkolwiek zasinienie cudownie po prostu zniknęło, przecudownie, więc on ma bardzo dobre krycie. Zaraz wam pokażę twarz z bliska i wyrównuje koloryt skóry, nadaje bardzo ładny mat, który nie każdemu przypadnie do gustu. Na pewno ten podkład sprawdzi się u dziewczyn, które mają cerę tłustą bądź mieszaną, chociaż nie, w życiu nie można być niczego pewnym. Prawdopodobnie sprawdzi się u posiadaczek takich skór. Ja mam cerę normalną w stronę mieszanej, w zależności od pory roku mój nos bardziej i mniej się świeci. I skoro już o nosie mowa, to jak mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to zapewne wiecie, że mój nos jest największym wyzwaniem dla każdego podkładu. Zobaczcie, jak on pięknie stapia się ze skórą. Praktycznie go tutaj nie widać, a jednak mamy piękny mat i to samo dzieje się na mojej twarzy. Wracając jednak do nosa, to ja ten podkład nosiłam naprawdę przez długie, ciężkie dni i późnym wieczorem, stojąc przed lustrem, moja twarz wyglądała dobrze razem z nosem. On mi się prawie w ogóle nie ścierał z nosa, jak dotychczas to miało miejsce w przypadku może 3 podkładów, więc rewelacja, bardzo ładnie wygląda w kamerze, więc szapoba dla tego produktu, jak na kosmetyk z drogerii, jest to jeden z najlepszych podkładów, jakie ostatnio odkryłam. Naprawdę, i teraz będę ukrywać cienie pod oczami dużo lżejszym produktem, do którego się przyczepił jakiś dziwny puszek, i to jest Instant Anti-Age, taki korektor firmy Maybelline z gąbeczką, który jest rewelacyjny, ale ta gąbeczka mi się zepsuła tym razem. Znaczy, normalnie wykręcam produkt i tak dalej, ale właśnie zaczął mi się strasznie rozlewać i on leżał u mnie w szufladce w mojej toaletce i mnie to tak poirytowało, ale efekt, który daje ten produkt pod okiem, tę złość mi troszkę wynagrodził, sprawił, że zelżała.
bo to jest lekki produkt, który ma bardzo dobre krycie i właśnie jest fajny dla pań po 30, które już mają zmarszczki, bo on w te zmarszczki nie wchodzi. Jest taki bardzo puszysty, jak taki mus. Zresztą jak go nakładamy na skórę, to już to widać i normalnie można go użyć też na powiekę górną, on jej nie obciąża, nie wchodzi w żadne załamanie. I zobaczcie skórę. Skóra wygląda tak, że nie trzeba już używać żadnego pudru w ogóle, moim zdaniem. Naprawdę efekt jest bardzo fajny. Teraz będę twarz konturować produktem W7 Makeup and Glow Bronzing Base, który jest uznawany za zamiennik słynnego bronzera w kremie Chanel, który jest niedostępny w Polsce, ale wydaje mi się, że zmalowana go ma. I teraz tą samą gąbeczkę wkładam sobie tutaj i delikatnie kontruję. Jak z wami rozmawiałam na temat tego produktu jakiś czas temu na Instagramie, nie wiem czy to było na live, chyba się malowałam czy coś, to kilka dziewcząt mi zwróciło uwagę na to, że oryginał jest dość pomarańczowy, więc tak naprawdę ten tańszy odpowiednik, jeżeli chodzi o kolorystykę, jest fajniejszy. Zobaczcie, nie ma efektu pomarańczy. Fakt, że ja go nałożyłam niewielką warstwę, ale jak chcecie mocniej sobie buzię wykonturować tym produktem, no to troszeczkę tej pomarańczki może się pojawić przy kolejnej warstwie. To też jest taki produkt, którego ja używam już od jakiegoś czasu, więc mogę wam powiedzieć, że pięknie się stapia z podkładem. Wygląda na skórze bardzo naturalnie. Generalnie robienie takiego konturowania na mokro sprawia, że twarz wygląda dużo bardziej naturalnie, jest dużo fajniej w takiej wymowie make-up no make-up, więc wszystko pięknie się stapia, wszystko robimy jedną gąbeczką i potem ją myjemy, ona się pięknie wymywa i idziemy w świat. Także skończę sobie konturowanie, wysmuklimy mój nosek taką resztką, która tutaj została, żeby nie zrobić sobie plamy, i troszeczkę, dosłownie odrobinę na szyi. I naprawdę no, ten efekt dla mnie jest świetny przy takich spokojnych dniach, kiedy tak naprawdę nawet nie musiałabym się malować, ale makijaż jakoś tam dodaje mi pewnego komfortu. I teraz, jeżeli chodzi o róż, to nałożę również na mokro tą gąbeczką, ale zupełnie zwykły róż prasowany firmy Catrice Blush Box Waterproof. I on jest w kolorze 02 Glistering Pink. Bardzo ładny, taki dziewczęcy, także ta sama końcówka. Wkładamy ją tu i robimy stempelki na policzkach. I mamy przepiękny efekt. Te produkty się bardzo fajnie wtapiają jeden w drugi, dzięki czemu nie dość, że wyglądają bardzo naturalnie i nic się tutaj nie odcina, to jeszcze są naprawdę trwałe. Ja konturuję na mokro twarz od kilku dni, mam jakąś jazdę po prostu na to, więc jakby no naprawdę sobie przetestowałam to wszystko, ale fakt faktem, że cały czas używam tego podkładu, więc jakby na tym podkładzie wszystko ładnie się trzyma. Nie wiem, jakby było w przypadku innych kosmetyków, ale tutaj jest po prostu tak zwany sztosik. I teraz Merit Luminizer firmy The Balm, to jest rozświetlacz w płynie z takim wielkim aplikatorem. I jest to produkt, który daje bardzo naturalne wykończenie, ale szybko na twarzy zastyga, więc co ja robię? Nakładam go na palet, bo jeżeli nakładałam go wcześniej, robiłam sobie takie kropeczki i rozsmarowywałam beauty blenderem, nie beauty blenderem, tylko no boho beauty gąbeczką, to te kropeczki były naprawdę widoczne i musiałam mocno się napracować, żeby je usunąć, ale widzicie, efekt jest bardzo subtelny, bardzo naturalny i tutaj pozostajemy w tej koncepcji make-up no make-up. Mam taki naturalny glow skóry, nakładam ten podkład w kształcie literki C przy oku. Ja nakładam rozświetlacz w zależności od tego, jaki efekt chcę uzyskać, albo tutaj na cały szczyt kości policzkowej, albo właśnie wokół oka. I ta technika sprawia, że te oczy wydają się większe, twarz jest bardziej wypoczęta, wygląda to dużo bardziej naturalnie. Ale muszę nadmienić, że tym produktem, jeżeli nałożycie go więcej, możecie zbudować piękny efekt
tafli, takiego świecenia się i wyjść z tej naturalnej koncepcji makijażu do takiej bardziej dramatycznej, która jednocześnie jest bardzo, bardzo trwała, bo konturowanie na mokro, no moim zdaniem, u mnie przynajmniej daje taką trwałość, że cały dzień można ciężko pracować, można się spocić. Ja ostatnio jak nagrywam test, który w ogóle był nieudany i nie podobał mi się, więc go usunęłam, to tego dnia też pieliłam w ogrodzie i naprawdę spociłam się solidnie, a i tak mój makijaż wyglądał bardzo dobrze. Teraz znowu odrobina na palec i na powiekę górną. Jezu, jaki piękny ptak! Jaki piękny ptak! Siedzi na moim drzewie i ma coś w dziobie. Tak jakby orzech? Ojejku, jaki śliczny! Jak ja mam tutaj się skupić na makijażu? Zaraz sobie włożę palec do oka. W każdym razie tak, powieka górna. I tutaj mamy też taki bardzo subtelny efekt. Te drobinki zawarte w rozświetlaczu są malutkie. One pięknie światło odbijają. Więc no efekt bardzo taki dziewczęcy, dzienny. Myślę, że rozświetlacz nałożony na powiekę górną przez młodą dziewczynę, która chodzi do szkoły i robi bardzo delikatne makijaże, to również jest dobry, bardzo dobry pomysł, bo słyszycie to? Jezu, to tak mnie woła. Jezu, jaki on jest piękny, ma kolorowe skrzydła, ciekawe co to jest. Niestety nie jestem ornitolożką, więc nie znam się i nie mam też atlasu ptaków w domu. A może mam? W każdym razie tak, delikatne rozświetlenie. I tutaj też chciałabym sobie nałożyć odrobinę w kącik wewnętrzny oka i do tego najlepszy będzie mały palec. Także szybki makijaż, gdybym z wami nie gadała, to bym ten makijaż zrobiła dosłownie w 8 minut. Bo tak, teraz żeby umocnić efekt konturowania i rozświetlania twarzy, oczywiście można by nałożyć jeszcze na to odrobinę pudru i odrobinę produktów tradycyjnych właśnie w kamieniu czy konsystencji pudrowej, ale ja tego nie chcę robić, bo chcę mieć taki naturalny wydźwięk. Później wieczorem mam wychodne i wtedy ten makijaż sobie wzmocnię delikatnie. Wzmocnię delikatnie, serio. Wtedy go poprawię tak, żeby był mocniejszy. I muszę wam pokazać paletkę Max Factor Lipfinity w kolorze 03 Nudes. Ona wygląda tak. Tutaj mamy bazę i mamy dwa topcoaty. Matowy i świecący, glossy topcoat. Jest mały pędzelek, którym oczywiście można nałożyć produkt na usta, ale zdecydowanie lepiej nakłada się profesjonalnym pędzlem do nakładania pomadek. O, jest Boho Beauty 401 Lip Brush. Zrobię wam swatche i pokażę wam, jakie tu są piękne kolory. To, co jest fantastycznego w tej palecie, to, że po pierwsze, używając pędzelka i tego typu produktów, możemy wyrysować sobie przepięknie, po prostu przepięknie kontur ust, jednocześnie optycznie je powiększyć, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. A po drugie, kochani, możemy wymieszać ze sobą kolory i stworzyć swój unikatowy, piękny odcień. To są te odcienie nałożone tak na szybko. Generalnie ta paleta pomad jest bardzo dobrze napigmentowana. Nawilża usta, w ogóle ich nie wysusza. Ma jeden duży minus. Nie widzę jakiejś strasznej różnicy w tym, jakie wykończenie ma pomadka po nałożeniu tych dwóch baz. Generalnie obie się bardzo dobrze trzymają. Ta świecąca ma takie minimalne drobinki złota, ale i tak to nie jest coś takiego, co mogłabym nazwać wykończeniem błyszczącym. Oba te wykończenia dają taki satynowy efekt. Niemniej pomadki są bardzo trwałe i z dużą przyjemnością ich używam. Dla mnie to jest coś nowego, bo nie używałam tego typu produktów naprawdę długo. Ponieważ dzisiaj mam taki naturalny, delikatny, dziewczęcy makijaż, to również chcę, aby moje usta takie były. Więc nie użyję żadnego z tych ciemniejszych kolorów, aczkolwiek one wszystkie i tak są takie bardziej nudziakowe. Dość jasne i ładne, naprawdę takie dyskretne. Ale dzisiaj jestem w takim kolorze, przydałoby mi się coś różowego.
i zmieszam sobie te dwa kolorki. Także nałożyłam bazę tym pędzeleczkiem i teraz albo nałożę sobie ciemniejszy i trochę jaśniejszego na środek. Widzicie, ta paleta wyzwala pewną kreatywność, bo teraz nie będę mogła chwilę gadać, bo można stworzyć przeróżne i efekty ombre i odcienie, które Was interesują. Formuła tych pomadek jest po prostu rewelacyjna. Kremowe, nawilżają usta, bardzo długo się trzymają. I ostatnio jak je testowałam, Boże, jak ja teraz wyglądam, jak trans. Jak je ostatnio testowałam, to nawet po zjedzeniu posiłku, jak ona się delikatnie starła ze środka ust, to kontur był nienaruszony i wciąż wyglądał, w ogóle całe usta wyglądały naprawdę ładnie, nie było żadnych plam, nic takiego, tak bardzo równomiernie pomadka się starła. Piękny jest ten kolor, po prostu tak mi się podoba, to jest taki... ciemny róż. Brudny róż, zimny, piękny odcień. Także trzeba jednak tutaj sekundkę poświęcić na wyrysowanie ust, ale efekt naprawdę wynagradza chwilę starań, aczkolwiek z drugiej strony no, to nie trwa nie wiadomo ile. I teraz sobie rozjaśnię środek. Tym jaśniejszym różem, który tutaj jest po środku. I na całe usta nałożę top coat matowy, bo jednak zaraz zresztą sami zobaczycie, jak on już mi wyschnie, że to nie jest taki mat, jaki uzyskacie używając matowych pomadek w płynie. Ona będzie delikatnie satynowa. Także kolor przepiękny, fajna formuła, dla mnie coś nowego. Jeżeli macie ochotę taką paletkę, tylko że z ciemniejszymi kolorami ode mnie dostać, to koniecznie weźcie udział w rozdaniu, o którym Wam mówiłam. Także to są te kolory. Wszystkie są piękne i wszystkie do mnie pasują. I ten koralowy też jest bardzo ładny, taki soczysty na ustach. Także za jakiś czas pewnie w innych makijażach też go zobaczycie. Więc tak się prezentuje mój prosty, szybki, codzienny makijaż, który tak naprawdę stworzyłam po to, aby przetestować produkty i który przez ostatnie dni mam na twarzy najczęściej. Dziękuję kochani, że oglądaliście. Mam nadzieję, że taka forma filmu Wam się podobała. I cóż, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!